Dobra. Nie wiem w ogóle, czy ten film wyjdzie. To jest kompletnie ad hoc wideo, jak widać, robione z pokładu samochodu. I tak, jest to nagrywane ziemniakiem, bo to jest moim starym tabletem Galaxy Tab 2 robione, dlatego że akurat nie mam żadnego bardziej aktualnego telefonu. A nakrywam to dlatego, że wyjątkowo pojechałem samochodem do centrum. I nie wiem, czy tutaj widać na tym nagraniu, że na zewnątrz pada, ale to nie było przyczyną zdecydowania się dzisiaj na samochód. Nie zdradziłem nagle swojej mantry, że jeżdżę w każdą pogodę, po prostu są inne okoliczności. A mianowicie kolejny raz zmieniam miejsce pracy, no i musiałem ze swojego gabinetu odebrać wszystkie moje graty, które się tak gromadzą, a potem człowiek zapomina to zabrać ze sobą, jak jest już ostatni dzień nagle w danym miejscu, to potem inaczej jak samochodem się tego jednak nie da zabrać. Jednak bagażnik motocyklu ma lekko ograniczoną pojemność. Natomiast dlaczego kręcę ten filmik teraz? W ogóle nie wiem, czy to wyjdzie, to jest strasznie kręcone, ale w tej chwili udało mi się wyjechać z korka w centrum. I stąd jest w ogóle ten film. Wyjechałem z roboty o 15 i w tej chwili jest 15:35. Mi się udało przejechać jakieś pół kilometra do kilometra od centrum. W tej chwili jestem przy Matejki, Grunwaldzka z Matejki, skrzyżowania, ktoś się z Poznania będzie wiedział gdzie. Wyjechałem z okolic Świętego Marcina i w zasadzie teraz przejechanie spod Kaponiery koło Targów i Marcinka tutaj do Matejki zajęło mi te 2-3 minuty jazdy ze spokojem, natomiast pół godziny zeszło po prostu na wyjechanie ze Świętego Marcina z tego korka, który tam jest. I tylko dzięki temu, że jadę 15:36 się zrobiła, to po minięciu tamtego nie będę tkwił w korku tutaj, bo za godzinę też bym tkwił w korku tu, a tego już po prostu bym nie wytrzymał, więc specjalnie się dzisiaj urwałem wcześniej, wiedząc, że będę jechał samochodem, że no, nie spędzić pół dnia za kierownicą. I myśl po prostu, jaka się nasunęła w trakcie stania tam w korku, jest bardzo prosta. Okej, rozumiem taką pogodę, że nie każdy jest tak narwany jak ja, żeby jeździć w taką pogodę motocyklem czy rowerem, ale naprawdę jechałem też jakiś czas temu w dobrą pogodę i korki były identyczne, a teraz jeszcze jest koniec lata. Jak się zacznie, nie powiem rok szkolny, bo w Poznaniu jeszcze rozpoczęcie roku szkolnego to nie jest największa tragedia. Najgorzej jest na początku października, bo dzieciaki jednak młodsze docierają w dużo miejsc komunikacją miejską, natomiast wielu studentów ma już samochody i wtedy się już robi naprawdę zakorkowanie tutaj. Ale o co chodzi? Jak w tym stoję, to pół godziny na wyjechanie, po prostu przejechanie dwóch ulic. Pół kilometra. W tym czasie motocyklem bym zdążył, nawet przy takich korkach, bym zapewne zdążył dojechać do domu i wrócić do centrum, nie przeginając specjalnie z filtrowaniem się, ani nie jadąc z jakąś nadmierną prędkością, nie ryzykując w żaden sposób, za to zaoszczędzając furę czasu. A ja nawet nadal nie jestem w domu. W tej chwili jest 15:38 i ja stoję w sznurku do świateł przy rondzie, nie przy Byszewskiego, tylko Jana Nowaka Jeziorańskiego stoję i będzie dobrze, jak na 16 dotrę do domu. Jeżeli bym o 15 wyjechał z pracy motocyklem, 15:15 przy dobrym układzie świateł, 15:20 najpóźniej przy złym układzie świateł, 15:23 przy tragicznym układzie świateł, jeszcze gdyby mnie ludzie przyblokowali, jestem w domu. 15:23. Samochodem wyjechałem 15, z 15:38, ja nawet nie mam połowy drogi za sobą. Fakt, że teraz będę jechał coraz szybciej, bo na tych kolejnych skrzyżowaniach będzie coraz mniej ludzi, mam nadzieję, bo wyjechałem przed 16, ale nie każdy może przed 16 wyjechać. Większość osób po prostu 16 się odbija z roboty, czy 16:30 i pakuje się tutaj w ten korek nieustającej troski.
Zresztą te korki sfilmowałem i wrzuciłem nagrane z pokładu motocykla. I moja myśl jest po prostu taka, że obojętnie co się myśli o motocyklach, chociaż spróbować. Nie mówię w zimie, no wie, nie każdy jest taki narwany, czy oszołom, czy jak to ktoś nazwie, jak ja. Nie każdy będzie chciał jeździć przy minusach, czy gołoledzi jakiejś, czy deszczu właśnie. Ale chociaż w te dni, jak jest ładna pogoda i chociaż w te lepsze miesiące, no Jezus. Spróbować. 125 nawet, chociaż mówię, do miasta dobrze jest mieć chociaż 250, żeby się trzymać przed samochodami. Ale można wziąć 125 i tu już się zapaliło żółte. O moje wozby stał kolejną zmianę światową. Nawet te 125 można tak zębatki położyć, żeby ona nie ciągnęła te 110 na godzinę, tylko na przykład, żeby miała maksymalną prędkość 85 i przez to miała lepsze przyspieszenie, żeby się utrzymać przed samochodami w trakcie jazdy i spróbować tym pojeździć. Taką maszynkę chińską, bo chińską trudno, ale Chińczyki wcale aż tak złe nie są, tylko warto mieć kogoś, kto się trochę zna na rzeczy i podokręca pewne elementy. Ale Chińczyka można przecież dostać za około 4000 zł. Kask do tego za 500, rękawice za 100, gruba kurtka, albo można po prostu zbroję kupić na tą ładną pogodę za jeszcze kilka stów. W zasadzie za niecałe 6000 zł można sobie zafundować do miasta środek transportu, który przez całe miasto przeleci w godzinach szczytu 10 razy szybciej niż samochód. I zachęcam naprawdę do tego, do spróbowania. Jeżeli tylko ktoś umie jeździć rowerem, a ja nie znam nikogo, kto nie umie jeździć rowerem, bo chyba wszyscy jako dzieci mieliśmy okazję tego spróbować. Jeżeli tylko ktoś umie jeździć rowerem, to przesiadka na motocykl, szczególnie motocykl o takiej małej pojemności, który nie zaskoczy, nie przerazi, nie jest aż tak trudna. To nie jest aż taki skok w nauce, tak jak się mówi z angielskiego, learning curve, czyli nie wiem, krzywa nauki, czy po prostu próg nauki, który trzeba odwalić, żeby zacząć tym jeździć. Przy dużych pojemnościach, owszem, to jest coś, co się może wymknąć spod kontroli, ale 125 naprawdę nie ma się za bardzo jak wymknąć spod kontroli. To jest praktycznie rower z silnikiem, tylko pojedzie te 100, a nie 40 na godzinę. I na tym jest najłatwiej spróbować, bo też na tym jest najłatwiej się nauczyć, na lekkiej maszynie. Co innego na ciężkiej jest, o wiele trudniej jest to ogarnąć. Im cięższa maszyna, tym trudniej jest się nauczyć jeździć i wychodzić bezpiecznie z jakichś podbramkowych sytuacji, bo ona jest cięższa i mniej wybacza. Ale z taką miękką maszyną, lekką maszyną, to jest o wiele łatwiej. I ta kwota nie jest aż tak zaporowa, przecież ja mówię o nowych rzeczach. I zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może mieć 6000 zł walające się gdzieś. Sorry. Straż pożarna. Trzeba było korytarz zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma 6000 zł walające się gdzieś odłogiem. Czy nawet nie tyle 6 tysięcy, które się wala odłogiem, tylko po prostu skąd załatwić 6 tysięcy, pożyczyć czy coś, bo jest to już pewna kwota. Ale ja tu mówiłem o nowych rzeczach, a można kupić rzeczy używane i zejść z tą kwotą trochę niżej. Czyli podejrzewam, że dałoby się zacząć taką przygodę nawet za jakieś 3 tysiące, jeżeli by się dobrze poszukało. 3 tysiące złotych to już nie jest aż tak tragiczna kwota do uzbierania, przynajmniej nie jeżeli się mieszka w takim mieście jak Poznań. I naprawdę wtedy się dużo zyskuje w stosunku do samochodu i też w stosunku do MPK, bo czyli w Poznaniu transport publiczny, czyli tramwaje, autobusy, miejskie przedsiębiorstwo komunikacji, u nas tak się nazywa. Bo na tramwaj trzeba dojść, na tramwaj trzeba poczekać. Jeszcze często są jakieś awarie. Ja mówię, ja mam zawsze pecha. Jak idę na tramwaj, w końcu skorzystać, co mi się zdarza teraz bardzo rzadko. Kiedyś byłem stałym klientem MPK. Całe liceum, całe studia, non-stop, tylko MPK. Miałem sieciówkę roczną. I znowu, kurczę, światła. I zasuwałem cały czas tylko z MPK.
to no, całkiem to dobrze wychodziło. Potem jeszcze rower próbowałem. Ale też prawda jest taka, że w miarę jak się zwiększał ruch tutaj w mieście, to pomimo inwestycji to MPK przestało być tak niezawodne, bo co chwila ktoś gdzieś wjedzie pod ten tramwaj, zablokuje całą trasę, wiecznie są opóźnienia. Nie można po prostu założyć, że się pojedzie na ostatnią chwilę, gdzie się dojedzie. A z motocyklem jest inaczej. Nawet jeżeli gdzieś się wydarzy jakiś koszmarny wypadek i będzie wszystko zupełnie zakorkowane, to motocyklem, a w szczególności już takim lekkim, to nawet na najdłuższej trasie w mieście to się przejazd wydłuża o ile? 5 minut? Tak z moich obserwacji to wynika. A jeszcze tutaj non-stop od kilku lat przecież teraz motocyklem. A rowerem to już w ogóle. Rowerem to się, obojętnie co się w tym mieście nie dzieje, to rowerem się przejedzie zawsze w takim samym czasie. Więc gorąco zachęcam do tego, naprawdę. I to jest punkt w zasadzie całego tego przydługawego filmu pełnego mojego gderania. Żeby wypróbować jednoślady. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, to rower, czemu nie? Ja jestem też zwolennikiem gorącym roweru. I jeżeli tylko bym miał możliwość, żeby jechać poza ruchem, to rower ze spokojem bym jeździł. Jedyny powód, czemu się upieram nawet w ciepłe miesiące do jazdy motocyklem, to jest po prostu to, że nie chcę być rozjechany, a ode mnie z domu do teraz do tego miejsca pracy nie miałem ścieżki rowerowej. A jeżeli ktoś ma te trochę ekstra kasy, to spróbować chociaż taką 125, ale z ciuchami, nie tak, żeby jeździć zupełną goliznę, bo to się może źle skończyć. Można nawet wziąć stare dżinsy, doszyć dodatkowe łaty w kilku miejscach, doszyć kieszenie na protektory i w tym jeździć, zakładając, że nie będzie się jeździło jakoś koszmarnie szybko, i sprawdzić, jak to wygląda. Na 125 teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jeżeli to jeszcze do kogoś nie dotarło, jeżeli ktoś ma kategorię B od co najmniej 3 lat, to 125 może jeździć bez dodatkowych uprawnień z zakresu kategorii, jakiejkolwiek kategorii A. I nie. Jeszcze coś tu działa. Nie pamiętam, co mówiłem. Urwał mi się wątek. Warto pooglądać w necie trochę filmików z jakichś wypadków, żeby wiedzieć, czego się wystrzegać. Też takie poradniki, jakie ja robię, czy ktokolwiek inny, nie muszą być moje. Nie twierdzę wcale, że to, co ja tam wyblubrałem, znowu światła, znowu korek. Że to, co ja wyblubrałem, to jest jakoś fenomenalnie najlepsze. Ale spróbować. Albo nawet od kogoś pożyczyć jakiś jednoślad. Po prostu chociaż jeden dzień pojeździć czyimś sprzętem. Ostrożnie, żeby nie rozbić, żeby nie było kwasu. Ale jeżeli tylko ktoś ma prawo jazdy kategorii B od 3 lat, to w tej chwili 125 bez żadnych dodatkowych uprawnień z zakresu kategorii A może jeździć, prawo to dopuszcza, trzeba mieć tylko kask, dodaję, że dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia i mniejszej rehabilitacji potem warto mieć chociaż grube dżinsy, buty z wysoką cholewą, kurtkę grubą, najlepiej motocyklową i rękawice jakieś, żeby po prostu nie mieć potem ścięgien pościeranych do kości z rąk. I spróbować tak przejechać przez miasto kilka razy sobie, jaka to jest kolosalna różnica. Dwie rzeczy będą po prostu od razu łatwe, jak się zmieni po prostu spojrzenie na świat, światopogląd. Po pierwsze, odkrycie, jak łatwo i szybko można przejechać przez miasto jednośladem, szczególnie jeżeli się filtruje, a nie stoi w korkach, tylko się przejeżdża między samochodami. I druga rzecz to jest, jak się zmieni spojrzenie na motocyklistów w wyniku takiego przejazdu, czy kilku dni jeżdżenia jakimś takim pożyczonym nawet sprzętem. Jak się zrozumie, dlaczego motocykle w korku się przeciskają środkiem, a nie stoją razem ze wszystkimi. Naprawdę gorąco zachęcam. A ja teraz mam 15.49 i dobijam do korka na plewiskach. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to może o tej 16 będę w domu, bo już dosyć blisko tutaj mam. No, 15 wyjazd, 16 dojechanie. Nie wiem, ile samochód spalił na staniu w tych korkach, ale motocyklem... Tu, patrzę, widzę z boku dziurę między samochodami. Motocyklem bym już dawno to wszystko przejechał. Byłbym w domu o 45 minut wcześniej. Lekko. Trochę zmoknięty dzisiaj, bo akurat dzisiaj nie pogoda, ale pozostałe dni jest ekstra. Przecież nie pada codziennie.
Jeszcze przynajmniej nie, chociaż klimat nam się ostatnio zmienia. Jakiś taki bardziej deszczowy. Pozdrawiam i zachęcam gorąco, szczególnie po tym doświadczeniu dzisiaj, bo na serio, dla mnie przejazd przez to centrum samochodem to jest... mam ochotę przegryźć kierownicę po prostu z nerwów. Nie mogę wytrzymać w samochodzie tego stania. A jakby chociaż trochę z nas, zgodnie z tymi belgijskimi czy duńskimi badaniami, gdyby chociaż te 15% z nas się przesiadło na jednoślady, to po prostu korki prawie by zniknęły. No, może nie zniknęły, ale na pewno by się poprawiło. 40% chyba tam jest w tych badaniach poprawy przepustowości na każde 14% osób, które się przesiadają na jednoślady. Nie pamiętam. Zajrzyjcie. Podam linka pod filmem. Dobra, to tyle. Na razie.